A kto tu się chowa? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A co tam oglądasz na moim telefonie? Głupotki? Jakie plany na dzisiaj? Do babci zawsze z ciocią. Z Tosią? Mhm. A rodzice jadą na posługiwania. Na posługiwania. Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Wita Was Ewelinka. Ja. I Krzysztof. Ja. Witamy Was serdecznie. A udało nam się dzisiaj wybrać na poszukiwania na pole, przygotowane pole przez naszego zaprzyjaźnionego gospodarza. Puściła nas Hania na poszukiwania, ale pod jednym warunkiem, że jak przyjedziemy, to musimy jej grilla zrobić. Grill musi być, mówi. Także nie mamy wyjścia. Także... Ale że za długo nie musiała nas prosić o to? A, no to wiadomo, to oczywiste, bo nie chciała z nami jechać, ale za to sobie zażyczyła grilla. Także po poszukiwaniach zaliczymy sklep, no i zrobimy tego grilla. Natomiast teraz zbieramy się i śmigamy na pole. Dzisiaj będziemy mieć karkówkę z grilla. Lubię karkówkę. To jest pole, na którym zaczęliśmy prowadzić poszukiwania. Tam macha Ewelinka. Ja przeszedłem od tego pasa drzew, który widzicie, w tą stronę i dopiero znalazłem pierwszy sygnał kolorowy, fragment widelca. Widelca zapewne przedwojennego, wykonanego z jakiegoś szlachetnej stali, bo jest dosyć ciężki. Co tam, panie, masz? To mam. Zobacz. Jakiś kurek. Kurek, przykro. Ja też mam coś dla ciebie. A co masz? Pierścionek. Pierścionek. I? Tylko nie zazdrość. I co? I co? Złom. I złom. Niestety. Bida. Bida. Jak na razie to te pole nas nie rozpieszcza. Zrobimy jeszcze 2-3 rundki i zobaczymy, co wyjdzie. Jak nic nie będzie wychodziło, to postanowimy, co dalej. No mam nadzieję, że coś wyjdzie, no ale jak na razie jest bida, bardzo mało sygnałów. No, bida, niestety. Bida. Ale no co, nie poddajemy się, szukamy dalej. Przecież to dopiero początek, aczkolwiek czas goni. Tak, i już mnie nóżki bolą. Bo chciałabym, żeby mnie trochę plecy bolało od schylania się pod znajki, ale nie schylam się, bo niestety sygnału brak. Przyjdzie czas i na to. Trzeba wyczekać i wychodzić swoje. Postaram. Kolejne sygnały. Coś od czegoś, kawałek drucika. Butelka od szczepionki z górą aluminiową, jakiś aluminiowy papierek i następny śmieć. Także licho, licho. No i nadeszła ta pora, aby podjąć dla nas odpowiednią decyzję. Uciekać z tego pola, bo nic takiego nie wychodzi. Niestety zmieniamy miejscówkę, jedziemy na inne pole. Jest tutaj drugi sygnał. Pierwszy sygnał to była blomba, a drugi guzik. Guzik czy moneta? Nie, moneta. Moneta. Jeden fenik, ale cynkowa z żarta. To był bardzo dobry wybór, żeby zmienić pole, nie rzeźbić na tamtym, bo nie było sygnałów takich wartościowych, że tak powiem, dla nas poszukiwaczy. A zobaczymy, co tutaj będzie. Ładnie to się wszystko zapowiada. I
I to oto taką kuleczkę wyciągnęłam z dołka. Kuleczka ołowiana od muszkietu. Tu chociaż na tym polu są jakieś sygnały i coś wychodzi. Także śmigam dalej. Może coś ciekawszego znajdę. Mało zawału nie dostałem. Wykopałem dołek. Spada sygnał głębiej do dołka, a nagle płaską stroną się pokazuje. Z daleka patrzę, piękna, piękna srebrna blaszka. A zobaczcie, co to było. Tu jest ten krążek, o którym mówię. Zobaczcie, z daleka wyglądało jak. A to tylko guzik. Tam. A myślałem, że to moneta krzyżacka. A oto kolejne moje znajdki. Kuleczka, moneta prawdopodobnie i na pewno PRL. I to najciekawsze. Jakaś, nie wiem, coś ośmiokątnego. Ale za chwilę podpytam Krzyśka, on powinien coś więcej wiedzieć na ten temat. Zaraz zobaczymy. Próbowałem doczyścić Eweliny znajdkę. Przede wszystkim najpierw chciałem pogratulować, bo byłaś blisko. Blisko czego? No, jest to moneta zastępcza, tylko jeszcze nie wiemy dokładnie z jakiego miasta i nie wiem, czy się dowiemy, bo jest strasznie wytarta. Wykonana jest z cynku, dlatego z takiego taki słaby stan zachowania na tym polu. Natomiast monety zastępcze były bite w okresie kryzysu finansowego. Nasze miasto, gdzie mieszkamy, Słusz, czyli dawniej Rosenberg, nie biło takich monet, natomiast są znane emisje takich ośmiokątnych monet z Deutsche Eilau, czyli z Iławy, i z sąsiednich Prabud, dawnych Riesenburg. Dopatruje się, nie? Widzę. Czy kojarzę bardziej z ościennymi miejscowościami, natomiast w praktyce jest tak, że tutaj na naszych terenach, czy w ogóle jest miszmasz i z różnych miast człowiek wędrował, przybywał do pracy, cokolwiek robił na polach i też mógł gubić. Natomiast kojarzę to z dawnymi Prabutami i Suszem. A czy się okaże? Suszem i Ławą. No tak, bo Susz nie miał. Nie? Susz miał tylko papierowe monety. Natomiast jeżeli uda się nam cokolwiek doczyścić, to oczywiście wrócimy do tematu i wam pokażemy, jak to wygląda. Ale pole jest mega. Według mnie jest mega. Mieliśmy nosa. Także niby tylko blaszka ośmiokątna, a dla nas to cenna informacja, żeby tutaj zostać na dłużej. Na pewno jest tutaj więcej sygnałów niż na poprzednim. Nie, no sygnał na sygnale, trzeba tylko punktować, wśród żelaza wybierać. Także oddaję i działamy dalej. Działamy dalej. Haniu, co porabiasz? A oglądam Sebajecki. Sebajecki oglądasz? Mamusiu, ja nie wiem, czy bym chciała tego grę. Może zjemy pizzę. O proszę. O plosie. To ja się zastanowię. Okej? Okay? Pizza. Dobra. Mamusia pomału kończy, dobrze? Będziemy się zbierać do domku. Dobra. Pa, kocham. A dobra, to pizza? Ja się zastanowię, kocham cię, pa. I był kolejny sygnał, podkopałem go i tutaj w bryłce jest coś okrągłego. Wygląda na monetę. Już patrzymy. Niestety, jest to. Zaraz to podczyścimy. Poznajecie już to? Poznajecie, monetka jest na pewno. Zaraz ją doczyścimy i dokładnie będziecie widzieli, co mi się udało znaleźć. Raz, dwa, trzy z piasku, jeden pfennig. Niemiecka moneta. Jak wiecie, królowa złomu jest tylko jedna, a jestem nią ja. O, jeszcze mi salutna. I tacham to do busa. Na złom. Hania przekręciła nas na pizzę. Miała być karkówka i tak o tej karkówce chodząc po polu myślałem. Co dołek, to karkówkę widziałem. Co dołek, to karkówkę. Co dołek, to ketchup. Musztardę do tego, także trochę się zmieniło, ale pizzę też pojemy. Nie jest tak źle. Jak Hania chce, tak się zrobi. Czujecie ten zapach? Pizza z salami.
Ale bombelek wyrósł. Czekaj. Ale pachnie. Jaki ładny. Krój kawałek. Krój. Ale ładnie po tym. A dobra. Przyciśnij. Po linii. Hania już zasnęła, a my też będziemy pomału się kłaść, aby rano wstać wypoczętymi i nastawionymi pozytywnie na kolejny dzień. Ta moja znajdka nie dawała mi spokoju. Niestety nie dałam rady jej doczyścić i nie wiem, co jest na niej, bo jest tak mocno skorodowana. No ale ja jak to, ja zaczęłam grzebać sobie w internecie i doszukiwać informacji na temat takich właśnie sześciokątnych, zastępczych monet. No i właśnie przez takie znajdki człowiek się edukuje, tak? Jest bogatszy o jakąś tam wiedzę, na której nawet nie miał pojęcia. No i co? No i wyszukałam. Jest tego dużo, także... No mniej więcej, tak jak mówiłem, możemy tylko spodziewać się, z jakiego to jest miasta. Za chwilę Wam pokażemy przykładowe monety zastępcze, które były wydawane w okresie kryzysu finansowego przez miasta, jako zastępczy środek płatniczy. Właśnie ta nasza pasja jest fajna w tym wszystkim, że jeżeli ktoś ma zacięcie do dociekania, co znalazł, do czego to służyło, tak jak w tym przypadku ta moneta zastępcza, pomimo że jest to tylko blaszka, ale to też jest nośnik informacji dla nas, co ciągle powtarzam, że moneta to nie tylko moneta, ale moneta to też wiedza, wiedza o danym miejscu, gdzie prowadzimy poszukiwania. I to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim. Poniekąd tajemnica dziwnej blaszki została wyjaśniona. Jest to na pewno moneta zastępcza. Pod lupą widać tam fragmenty jakichś napisów, natomiast nie możemy dojść z jakiej to miejscowości była moneta zastępcza. Nominał to 5 lub 10 pfenigów, natomiast nie wiemy, z jakiego to miasta. W tej chwili odniosę się do tego, aby Wam pokazać w komputerze, jak takie monety zastępcze wyglądały. Odsyłam Was do literatury fachowej, żebyście poczytali sobie o pieniądzu zastępczym. A jeżeli chodzi o notgel, czyli pieniądz zastępczy, tutaj wziąłem dla przykładu pieniądz zastępczy dawnych prabud, Riesenburg. Te monety były bite dwustronnie zazwyczaj. Na jednej stronie był nominał, tak jak tutaj widzicie, 5 pfenigów, pieniądz zastępczy, no i też na drugiej stronie był herb miasta i nazwa miejscowości, no i data, w którym został wybity, tutaj w tym przypadku w 1917. Były różne odmiany, były różne emisje w różnych latach, także tutaj można sobie podpatrzeć. 917, to w tych głównie latach one były wybijane. Też były oczywiście okrągłe monety. Zjedziemy niżej, o, dla przykładu, żebyście widzieli też nie tylko z ciętymi bokami, ale też jako okrągłe, typowe monety. O, i tu jest inny nominał, 50 pfenigów, zobaczcie. Ale też jakby zachowany herb i data wydania i miasto, sztat Riesenburg. I tak oto na tych polach znajdujemy część historii, która jest też już udokumentowana, i to bogato udokumentowana na różnych nośnikach internetowych. Tajemnica tej blaszki została wyjaśniona, a nam pozostaje się tylko z Wami pożegnać i zaprosić do oglądania kolejnych odcinków. Zostawcie co potrzeba, subika, lajka, komentarz dla zasięgów. I kończymy na dzisiaj. Kończymy. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.